Witam was wszystkich, ten środowy wieczór, mamy godzinę 7:00 i tak mnie przyszła chętka nagrać dla was, co się u nas dzieje i opowiedzieć, co żeśmy sobie porabiali dzisiaj, wczoraj. No wam powiem szczerze, że no, trochę mamy pecha, bo w poniedziałek nam się piec zepsuł i nie mamy ogrzewania gazowego, bo mamy ogrzewanie gazowe, tylko się tak od tutaj pokażę. Piecykiem się dogrzewamy, tutaj elektrycznym. I jeszcze mamy grzejniczki, elektryczne u góry w pokojach, żeby nie było zimno w domu. No ale jestem trochę zdziwiony, bo po prostu dzwoniłem w poniedziałek do agencji o serwis i no niestety, ale no miała osoba dzisiaj być, bo na dzisiaj mieliśmy umówionego właśnie serwisanta i nie przyjechał. Dostaliśmy telefon, że nie przyjedzie, bo się rozchorował. Tak zwanego sika sobie zrobił i no i że ktoś przyjedzie do nas za dopiero jutro. A ja powiedziałem, no niestety, przykro mi, ale ja potrzebuję kogoś na już, żeby przyjechał i nam to naprawił, bo jest w domu coraz, no powiedziałem, że jest zimno i że nie mamy bieżącej ciepłej wody. Chociaż tyle super fajnie, że mamy elektryczny ten prysznic, że możemy się wykąpać. Ale to nie jest tak fajnie siedzieć sobie w domu zimno, bo wiecie, no tym bardziej, że prąd no trochę zżera. Prąd to tak nie utrzymać i grzejniki ciepłe, żeby było cały czas w domu, no to by trzeba było całą noc grzać, żeby było ciepło. No a gaz to jednak gaz, tak? To moment w domu nagrzeje. O! Słyszę chyba, że moja żona przyszła. Słucham? No już kochanie pomagam. O, moja Madziulka przyszła z suszarni. O, teraz zobaczycie Crazy na Majlusia, jak się cieszy. Jak panią widzi. Zobaczcie. No to szybko ci to poszło, kochanie. Aby się trochę wstydzi, nie chce się pokazać. No. No, że żonka ma teraz urlop. 3 dni. I od czwartku do pracy, tak? Czy od piątku? Aha, od piątku. No, to więc wam mówię, że trochę przeromany z tym piecem. Ja wam mówię, bo cała woda nam wyleciała z pieca. O, ciężko się trochę tutaj otwiera. Tak wam pokażę tutaj, bo nie będzie widać. Mówcie, co pokazuję, bo mam nadzieję, że dobrze wam pokazuję. Tutaj jest, poziom wody jest 0. Oczywiście piec wyłączyłem, bo nie ma sensu, żeby chodził. I oczywiście też się zawór od wody się zepsuł, bo tak zawsze ja sam dopuszczałem wodę. Mimo tego, że jakby spływała woda, to i tak by grzało, bo powiedziałem, że nie będę z dzieckiem siedział bez ogrzewania, tak? I ten. I a co zrobił? Wszystkie naczynka swoje porozrzucał. O, jak zwykle, bo nudzi się kotkowi. Co jest? Gdzie jest Majlusia? A Majlusia tam wisi na wyszaku. No, zależy, że znajdzie się przejść z Majlusiem na spacerek. No i wam mówię, tak przerobane trochę, bo ja też myślałem, że jak zadzwonię i przyjadą od razu. A to jak zwykle, praktycznie co roku mamy ten sam problem z tym piecem. Ja już tyle razy mówiłem, żeby mogli go wymienić na nowy. Ale nie, bo nie mają na niego jeszcze ubezpieczenie i jest na gwarancji, to oni go nie będą wymieniać, bo jest też na gwarancji, tam nie wiem, rok czy 2 lata i będzie tak długo pewnie robić, aż całkowicie mi się nie sypnie. I wiecie. Hej, wszystkim. O, Madziulka. No, no, mówię wam, jest. No już jest trochę chłodniej się zaczyna robić. Idziemy na spacerek. O, Majlusiek. Idziemy na spacerek. Majlusi idzie na spacerek z panią. No. Masakra, mówię wam, masakra. Nie wiem, czy to całkiem. Motywujcie domeczka, motywujcie, niech dalej nagrywa swój kanał. Wiecie, ja tam nie wiem. Synusia pokazywałeś? Nie, jeszcze. I a zobaczcie. Pokaż widą, Synusia. Zobaczcie, co on robi. Filu! O! Jeśli się nie rozebrał ze szkoły. Cześć wszystkim powiedz. Przywitaj się ładnie. Filip!
Przywitaj się ładnie. Jak tam było w szkole, powiedz? No jak było w szkole? Dinner. A tam dinner, ty tylko dinner, a się pytam jak było w szkole, fajnie było? Fajnie było w szkole? Fajnie w szkole było? Turkey and roast. O, turkey miałeś dzisiaj na obiad, aha. A w szkole jak było? Ice cream miałeś na snacks? A jak tam Filip, w szkole było fajnie? Filip, tata się pyta, czy fajnie było w szkole. To super. Popraw bluzkę. Bluzeczkę popraw. Popraw bluzeczkę. Tak jest, ładnie proszę. No. No to tyle u niego słychać w szkole. I mówię wam, że przerobane z tym piesem. Zawsze co roku mamy problem. Zawsze. Bo u góry, no, górnie, u góry w pokoju mamy grzejnik. Nie. Jak to się mówi, zawsze musimy go odpowietrzać, zawsze od naszego pokoju się zapowietrza. I ja wam mówię, że jest. Za każdym razem trzeba wodę dolać. Później. Tak to już jest. A oni nie chcą wymienić na nowy, bo taniej jest im wymienić jakąś część i żeby chodziło na jakiś czas, tak? No. A tak u nas wszystko dobrze. Wiadomo, od poniedziałku do pracy. W pracy też wszystko super, w porządku. Dużo pracy, jak na listopad. Mamy bardzo dużo pracy. I tak samo z synusiem, zapomniałem powiedzieć, z synusiem w zeszłym tygodniu byliśmy na przymiarce rowerku u fizjoterapeuty. I więc później wam wrzucę osobny filmik, jak on sobie jeździł na tym, taką miał przymiarkę. To wam puszczę ten filmik. No i zobaczycie jaką miał radość, a jaką ja miałam radość. Jak on się cieszy na tym filmiku, że sobie jedzie. No i czekamy cały czas za papierami, ile ten rowerek będzie kosztował i kiedy ewentualnie ten rower będzie już można było się oczekiwać, żeby ten rower do nas doszedł. No tak jak mówię, no wszystko u nas spoko leci. Jutro jest Dzień Niepodległości. A tutaj w Anglii tak zwany dzień, który obchodzą pamięć poległych w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Ogólnie mówią, że to we wszystkich wojnach, ale głównie to jest bardziej zrobione na pamięć osób pierwszej i drugiej wojny światowej. O godzinie, jak zawsze co roku, godzinie punktualnie, godzinie 11:00 mamy dwuminutową ciszę. I zawsze tak jest. Ja się ogólnie pytałem zawsze Anglików, czy to nie jest ala tak jakby podobny dzień nawiązuje, jak u nas jest dzień właśnie zaduszny, czyli 1 listopada, ale oni mówią, że oni nie mają takiego święta ogólnie jak my w Polsce. To więc to jest po prostu święto takie widać po prostu bardziej nawiązujące do żołnierzy. Wszystkich, co polegli, ale też fajna sprawa. No, a tak to mówię, wszystko w porządku, jakoś leci. Byle, jak to się mówi, do piątku i piątunio, i weekendzik. Jak na ten moment chyba żadnych planów, chyba że no nie mamy. Może moja mama przyjdzie mnie odwiedzić i na weekendzik sobie przyjdzie do mnie, bo chyba nie pracuje, nie wiem nawet dokładnie, bo moja mama pracuje w tym samym miejscu, co moja żona. I moja żona pracuje jako kera, a moja mama pracuje jako kitchen assistant. No i wam tyle powiem. Tak, 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 ja ci do McDonald's. Kolację już jadłeś. Zrobiłeś mu kolację? Tak, nie ma żadnego McDonalda. No, bo tylko te dzieci jadą. Tak, tylko McDonald's by jadły. O, a tu kotek mi faca po... Kotek, psik na dodejdź. No już. No faca mi, o tutaj proszę. A co ty porobiłeś? Porozrzucałeś wszystkie miseczki swoje, jak zwykle. Kucuś. O. A tu wam pokażę, żonka mi zrobiła prezent. Wiedziała, że od bardzo długiego czasu marzyłem, żeby mieć Pegasusa. I jak byliśmy w Polsce, to mi kupiła. I będę miał w co pykać. No tak, to no, popsułaś, no ale... Kabelki były przy pierwszym trochę za krótkie od joysticka,
Wiadomo, jak to zawsze z Pegasusem było, nie? Za mocno się szarpło i już było po tym, po końcówce od joysticka, nie? No i kupiłam mi drugiego, no. Super sprawa, tu zaraz pokażę. Może zademonstruję. Zobacz. Mario, tank, kaczki, wszystkie gry są. Takie były kiedyś popularne w latach 90. Bardzo super, fajna sprawa. Będę sobie pykał, jak nie będę mi się nudziło. Tak samo może z Bracholowie przyjdą. Tacy znajomi. No tyle chyba będzie w tej wrzutce, nie? Tak jak wam mówię, jakoś leci. Mówię. Jakoś leci pomalutku, nie? A też dzięki za, jak to się mówi, oglądalność i za subskrypcje, lajki i wszystkie. No i też zadawajcie mi jakieś pytania, jak macie do mnie, nie wiem, typu, jeżeli chodzi o sprawę, dla jakie mamy tu ułatwienia i jak to tutaj wygląda życie z dzieckiem niepełnosprawnym. Też zastanawiam się nad zmianą może nazwy z kanału, żeby bardziej dotrzeć do wszystkich. Bo tak, no to moje przezwisko jest, ale nie każdy ogólnie wie, do czego nawiązuje, do czego ja nawiązuję ten kanał i do czego chcę go nagrywać. Tak mi się wydaje i bardziej chyba, żeby otworzyć tą całą tematykę, będzie lepiej chyba zmienić nazwę. I nie wiem, może po prostu chcecie, to może dajcie mi może jakiś pomysł, jakąś fajniejszą nazwę, taką bardziej nazwę na mawiającą do tematu. Co Filuś chce? Co chcesz, Filuś? McDonald's. Nie ma McDonalda. Potem. Nie. Nie dzisiaj, może w piątek. Filuś, powiedz. No, co chcesz powiedzieć? Filuś, co chcesz powiedzieć? Ale usiądź prosto, możesz proszę. Prosto usiądź ładnie. Usiądź prosto ładnie. No powiedz ładnie. Oczywiście Filuś będzie zaraz sprzątał zabawki, nie? Powiesz ładnie? Co chciałeś powiedzieć? Samolocik. Nie. No głośno. Channel. I Daddy Channel. Subscribe Daddy Channel. Subscribe Daddy Channel. O. No słyszycie? Synuś mówi, macie mnie subskrybować, to... to zróbcie to, nie? No, mówię, no. I oczywiście u synka jubelek w jego pokoju. To więc wiecie, nie? To tak jak nawiązywałem, no. Może weźcie wy jakąś fajniejszą nazwę, pomożecie mi nam wymyśleć, bo raczej zmienię tą nazwę, żeby była inna. I tak jak mówię, zadawajcie pytania przeróżne, jak nam się tu żyje i jakie porównania możemy zrobić pomiędzy, jeżeli chodzi o dziecko, żyje się z dzieckiem niepełnosprawnym, a w Polsce, a w Anglii. Bo takie na pewno są i moglibyśmy coś opowiedzieć. To tyle z tej strony, możecie zadawać pytania, jakie chcecie. To więc trzymajcie się, miłego wieczoru i do następnego filmiku. Yo!